Hej, Piran, witam was w ostatnim odcinku z serii Wyzwania Altax. Dziś projekt, który gdy tylko zobaczyłem, wiedziałem, że muszę stworzyć. Szklarnia sferyczna, zapraszam was, pokażę wam, jak stworzyliśmy naszą. Jeśli nie wiecie, czym jest szklarnia sferyczna, to jest to po prostu szklarnia w formie wycinka kuli. Jej wygląd jest zdecydowanie niecodzienny i choć jest trudniejsza do stworzenia niż budowle na planie prostokąta, to myślę, że jako ciekawy dodatek do ogrodu jest zdecydowanie warta wysiłku i świetnie podsumuje naszą krótką serię z challenge'em od marki Altax. Jak widzicie na zdjęciach, różnych konstrukcji szklarni tego typu jest sporo, ale ja z racji ograniczeń czasowych postanowiłem nie szaleć, bo na złożenie konstrukcji mieliśmy tylko jeden dzień. Znalazłem w internecie bardzo dobrą apkę do planowania konstrukcji sferycznych. Z racji dużej ilości części, w nawet prostych budowlach tego typu, postawiłem na dość prostą półkulę z minimalnej ilości belek łączonych w sprytny sposób, który nie wymaga doskonałej precyzji. Szkielet szklarni będzie zrobiony z kantówki 40x50 mm łączonej na wierzchołkach do odcinków rury Fi 110. Zdecydowałem się na promień 2,40 m, bo to dobry kompromis. Wewnątrz będzie relatywnie sporo miejsca do stania i mniejsza kopuła mogłaby nie być tak funkcjonalna. Przygotowania zacząłem kilka dni wcześniej, by w dniu składania wszystko poszło gładko. Do docięcia z drewna miałem ponad 60 elementów i posiłkowałem się listą cięć z apki do projektowania. Cały szkielet składa się z trzech powtarzających się elementów. Każdy z nich ma określoną długość i jest przycięty pod kątem, na szczęście identycznym z każdej strony. Z tartaku przywiozłem wszystkie potrzebne długości z lekkim naddatkiem, aby łatwo było ominąć sęki i niedoskonałości w drewnie. Korzystając z lasera, wyciąłem sobie szablony kątów wszystkich trzech elementów i wykorzystałem je do ustawienia ukośnicy. Żeby nie pomieszać elementów, najpierw dociąłem wszystkie elementy C, potem B, a na końcu A. Najprościej było mi na początku każdej serii przygotować jeden element, zaznaczyć ołówkiem, że to mój wzornik, a następnie odrysowywać go na pozostałych kantówkach. Dzięki temu miałem 100% pewność, że kolejne kawałki mają dobrą długość i kąt. Na końcach elementów zaznaczałem również odpowiadającą im literę. Jako łączniki wykorzystam odcinki rury kanalizacyjnej o średnicy 110 mm. Kupiłem pomarańczową rurę zewnętrzną do zakopywania, bo ma grubsze niż standardowe ścianki. Na cały projekt wystarczyły dwa odcinki po metrze, które musiałem pociąć na plasterki po 6 cm. Docinanie na ukośnicy tak po prostu było niewygodne i trochę niebezpieczne, więc skorzystałem z ogranicznika w formie klocka i ostrożnie obracałem rurę podczas cięcia. Szło bardzo sprawnie i po chwili wszystkie elementy były gotowe. Drewno będzie narażone na zwiększoną wilgotność i zmianę pogody przez cały rok, więc po raz kolejny ważna jest impregnacja. W pierwszej kolejności kantówki pomalowałem impregnatem gruntującym Altax. Zapobiegnie on rozwojowi pleśni i szkodnikami. Produkt nałożyłem na wszystkie powierzchnie drewna wałkiem, upewniając się, że na 1 m kwadratowy daje 150 ml impregnatu. Pozostawiłem je do wyschnięcia na 24 godziny. Gdy drewno było gotowe, przenieśliśmy się na działkę mamy Magdy, gdzie stanie nasza konstrukcja. Na ten dzień swoją pomoc zadeklarowali jeszcze Magda, Arek i Piotrek, których postanowiłem skrzętnie wykorzystać. Budowanie takiej szklarni to zdecydowanie sport zespołowy i w pojedynkę raczej nie da rady. Wyznaczyłem środek konstrukcji i zacząłem kosić łąkę, podczas gdy reszta ekipy dokończyła elementy szklarni. Wiedziałem, że skręcanie konstrukcji na wkręty będzie problematyczne, więc kupiłem odpowiedni zapas tak zwanych dwóch wintów. Korzystając z szablonu, Piotrek wkręcał je na obu końcach każdego elementu w odległości około 15 mm od krawędzi. Dzięki temu później konstrukcję mogliśmy skręcać kluczami grzechotkowymi, którymi łatwiej jest operować w ciasnej rurce. Drewno z wkręconymi dwugwintami przejmowała Magda na stanowisku do malowania. Jako że drewno było całkiem gładkie, tym razem chciałem przetestować lakierobejcę żywiczną Altax. Konfigurator Altax podpowiada ją do zabezpieczania elewacji, altan i płotów, zatem powinna sprawdzić się idealnie do zabezpieczenia szkieletu naszej konstrukcji. Poza ładnym wyglądem zabezpieczy ona drewno przed deszczem, śniegiem i słońcem nawet do 10 lat. Produkt nakładaliśmy cienką warstwą pędzlem syntetycznym na każdy element i odkładaliśmy do wyschnięcia. Dzięki temu, że jest ona szybko schnąca, byliśmy w stanie po 2 godzinach nałożyć drugą warstwę i niedługo potem wziąć się za składanie konstrukcji. Arek w tym czasie robił jeszcze jedną ważną rzecz. Łączniki z rur musiały być wcześniej dość precyzyjnie nawiercone, więc wydrukowałem na drukarce 3D szablony, które nasuwa się na każdą rurkę i wierci wiertłem 6 mm. Po wywierceniu pierwszego otworu wystarczy zablokować elementy, wkładając chociażby 2 gwint i zrobić resztę otworów. Po podpisaniu ich markerem łącznik był gotowy i zaskakująco precyzyjny.
Niebawem wszystko było naszykowane i gdy lakier obejca wyschła, wzięliśmy się za składanie konstrukcji w docelowym miejscu. Dla maksymalnej trwałości nie powinniśmy stawiać drewna bezpośrednio na ziemi, więc zastosowaliśmy grubą folię budowlaną. Pierścień podstawy z 12 krótkich elementów zaczęliśmy składać z łącznikami według planów, a Magda obeszła go dookoła, przybijając folię od wewnątrz takerem. Po chwili przyszła pora na wyższą warstwę elementów i tu też nie było nic skomplikowanego. Wystarczyło pilnować oznaczeń elementów i łączników, które je spajają. Wraz z postępem skręcania cały pierścień stawał się sztywniejszy i coraz łatwiej było z nim pracować. Pomysł z dwóch gwintami, skręcaniem na poszerzoną podkładkę i nakrętkę zdecydowanie się sprawdził i praca szła bardzo sprawnie. Resztę konstrukcji postanowiliśmy złożyć na ziemi i podnieść. Sam szczyt kopuły stanowi piramidka, do której dokręciliśmy odchodzące w osi elementy. Arek stwierdził, że dalszą budowę przeprowadzimy w systemie YOLO, który okazał się mimo wszystko skuteczny. Podniósł piramidę do góry, a my wcelowaliśmy poprzeczkami w otwory. Szybko dodaliśmy resztę poprzeczek i konstrukcja stanęła o własnych siłach. Wystarczyło uzupełnić brakujące podkładki i nakrętki i bada bing bada boom, szkielet był gotowy. Pokrycie konstrukcji folią pozostawiłem reszcie ekipy, a ja wziąłem się za jakiekolwiek drzwi. Poszycie z folii szklarniowej mocowaliśmy takerem i przycinaliśmy tak, by w miarę dopasowało się ono do konstrukcji. To był już koniec dnia i upał dawał się nam mocno we znaki, więc wybaczcie nam niedociągnięcia. Myślę, że porządne obicie takiej konstrukcji folią to na spokojny dodatkowy dzień pracy, którego nie mieliśmy. Drzwi również są dodatkiem trochę na ostatnią chwilę i w przyszłości zrobię bardziej funkcjonalne. Wybrałem jeden z trójkątów blisko ścieżki i ze starych kantówek dociąłem elementy ramki, która mniej więcej go wypełni. Obiłem go pozostałą folią, obciąłem nadmiar i zamocowałem do szkieletu na dwa zawiasy. Z losowej listwy dorobiłem jeszcze uchwyt do wygodnego otwierania i żeby pasował kolorystycznie, pomalowałem lakier obejcą Altax. Reszta kończyła właśnie przybijać folię i ogłosiliśmy fajrant. Szklarnia sferyczna była ukończona. I to wszystko w tym odcinku. Jak widzicie, w naszej szklarni jest sporo miejsca. Wydawała mi się na planach trochę mała i tak jak rysowałem sobie mniej więcej, do której, w którego miejsca będzie się dało jakby swobodnie chodzić, ale jest naprawdę, naprawdę nieźle. W środku jest sporo miejsca na różne uprawy i jestem ciekaw, co moja teściowa tutaj posadzi, bo zostawiam to w jej gestii. Trochę żałuję, że nie mieliśmy na ten projekt troszeczkę więcej czasu. Na pewno przydałoby się odrobinkę poprawić tą folię. W pierwszym pomyśle było oczywiście tworzenie osobnych brytów, mocowanie ich i robienie na zakładkę. No, nie starczyło nam na to po prostu czasu, więc po prostu przytakerowaliśmy praktycznie całą płachtę, gdzieś tam to docinając, ale no cóż, jest naprawdę, naprawdę nieźle i pod względem funkcjonalnym na pewno będzie to działało. Jeśli chodzi o samą strukturę, jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to wyszło i jaka jest ona sztywna. Muszę przyznać, że to mnie najbardziej zdziwiło. Jeszcze jedna rzecz, którą będę musiał zrobić za jakiś czas, to oczywiście porządne wejście. Te prowizoryczne drzwi są mocno beznadziejne i przede wszystkim nie da się tutaj wjechać taczką. Jednak jest tutaj na tyle dużo miejsca, że warto by było zrobić właśnie porządne drzwi wręcz o standardowej szerokości około 80 cm, żeby zwyczajnie tą taczką dało się do środka wjechać. No ale tak, tyle. Jestem bardzo zadowolony z tego. Chyba w życiu nie stworzyłem nic tak ogromnego. Nie, na pewno nie stworzyłem nic tak ogromnego. Przede wszystkim wielkie, ale to wielkie podziękowania dla moich pomocników. Magdy, Arka, Grudzina, jesteście wielcy. Bez was robiłbym ten projekt jeszcze z 2 tygodnie. I rozminął się z wszelkimi deadline'ami, które sobie założyłem. No cóż, przede wszystkim dziękuję też firmie Altax. To były super 3 ostatnie odcinki, w których świetnie się bawiłem. Nie tylko robiąc tą szklarnię, ale też i kompostownik, stół grillowy. Wszystkie te projekty zdecydowanie będą użyteczne i zostaną ze mną na długie, długie lata. Dzięki ich produktom myślę, że wytrzymają naprawdę, naprawdę długo. No cóż, tyle. Strasznie zaczyna mi przygrzewać słońce w tej szklarni, więc będę się stąd ewakuował. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak zwykle znajdziecie wszystkie potrzebne linki w opisie, a ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.